Kochani, kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Wikusia zasypia. Nie, Wika czyta książkę. Słuchajcie, w biegu strasznie, jak widzicie, furczy nam tutaj klimatyzacja ostro. Stoimy teraz na światłach, dlatego do was się odzywam i nagrywam. I jedziemy teraz co? Znowu zostawić samochód, ale już nie w naprawie, tylko po prostu wymiana opon, bo powiem wam, że niektóre opony mam wręcz łyse. Ja bardzo dużo jeżdżę samochodem, zresztą nie tylko ja, bo Marek też po pracy bierze sobie ten samochód i nim też dużo jeździ. Zresztą wiecie, my takie odległości pokonujemy, zwłaszcza do północnej Karoliny, że czas i pora na wymianę opon, więc od nowości nie były wymieniane, no bo nie było takiej potrzeby. No, więc jedziemy, a później zostawiamy samochód, spotykamy się tam z Markiem i jedziemy gdzie? Zrobić zdjęcia do paszportu, a po zdjęciach później wam powiem, co jeszcze będziemy dzisiaj robić. Bo będziemy robić fajne rzeczy. Coś wybierać do nowego domu. Dobra, słuchajcie. Paszporty! Musimy zrobić focie. I powiem wam tak, że w Stanach możecie sobie zrobić zdjęcie w takim... W sumie to jest jak Rossmann, coś takiego w Polsce, bo tutaj jest i apteka, i kosmetyki, i jakieś tam przekąski. Jak convenience store. Tak, takie coś właśnie, no. Nie wiem, czy w Polsce też są jakieś takie miejsca, bo ja to pamiętam, że wiecie, się robiło u fotografa i w ogóle w studiu. Nawet jeszcze jak przed samym wyjazdem do Stanów to też właśnie robiłam i nawet ostatnio jak robiłam zdjęcie do paszportu w Polsce, wyrabiałam polski paszport, to też właśnie u takiego specjalnego fotografa, to jak widzicie, tu też można wydrukować sobie zdjęcia i zrobić zdjęcia. Czy wy widzicie za mną, co tam widać? Idziemy oglądać. No, Wika się relaksuje, bo ją brzuszek dzisiaj boli. Ale chciałam wam pokazać dwa podświetlane kamienie. Pięknie to wygląda. My trochę zmieniliśmy perspektywę, jeśli o to chodzi. Ten też bardzo ładnie wygląda. Te to fajnie w łazienkach wyglądają. Zaraz idziemy oglądać resztę. Cudeńek. Od groma do tego wszystkiego. My już byliśmy w paru sklepach, wcześniej oglądaliśmy. No ale teraz już wybieramy. Dobra, idziemy zobaczyć, bo oczywiście tego nie mają wymiaru naszego. Mamy, słuchajcie, bardzo zminimalizowaną opcję wyboru. Z tego względu, że nasza wyspa jest bardzo duża, jeżeli chodzi o wymiar i ciężko jest zrobić jeden kawałek, żeby nie było żadnych cięć, więc no, zobaczymy. Wow, to jaki niebieski. Ten też ciekawy jest bardzo, nie, Wikuś? Też bardzo ciekawy. This is, and I'll be honest, we don't have a lot of option in the port set with dinner. Okay. We have this one, which is the Taj Mahal leather. Mamy, słuchajcie, problem, bo nie ma po prostu takiego wymiaru, jak my byśmy chcieli akurat tego danego kamienia. A, tutaj są już inne opcje, ale to nie jest to, co my byśmy chcieli. Tak teraz myślimy, czy po prostu gdzie indziej zamówić wyspę, a później jeszcze resztę blatów, backsplash. No nie wiem, zobaczymy, no. Myśleliśmy, że to łatwo pójdzie. Ten też nam się podoba. Totalnie coś innego. Wikuzi też się podoba. Ten jest też piękny. That's, I mean, that's the, okay. On taki właśnie będzie. Jest tu przykurzony, ale tutaj ma. Tak jest właśnie specjalnie szlifowany, przygotowywany. To jest wypukłe bardziej, a to jest płaskie. Podoba mi się bardzo.
jesteśmy w kolejnym miejscu. Zobaczcie, jakie tutaj piękne są kryształy. Cudowne. Od groma tutaj mamy piękności. Idziemy i oglądamy tutaj. Obraz wygląda, nie? Na wyspę, co? No fajny. Ten jest za mały jednak. To jest, słuchajcie, coś przepięknego. Zobaczcie z bliska. Normalnie małe arcydzieło sztuki. No, natura jest po prostu arcydziełem. Wow! Przepiękne, nie, Mikuś? To jeszcze się tak fajnie jakoś błyszczy. Wow! Cudo, nie? Teraz oddaję głos naszemu specjaliście tutaj. Zaraz wam wszystko opowie, o co chodzi z tymi blatami. Dlaczego mamy taki problem z rozmiarem? Problem mamy taki, że nasza wyspa jest bardzo duża. I czy to jest problem z wyspą, czy to jest problem z nami? No właśnie. No. I jest taka rzecz, że my chcemy, żeby na tej wyspie leżał tylko jeden kamień, żeby nie było łączenia. Co za tym idzie, to to, że to, co my chcieliśmy mieć, to chcieliśmy, żeby był ten kamień cienki, bo on będzie musiał być laminowany. I teraz, jak jest ten kamień cieńszy, jest go łatwiej zalaminować i nie jest on tak strasznie ciężki, jak te grubsze blaty, ale jest problem teraz taki, że dlatego, że jest taki rozmiar, a nie inny, to nie ma cienkich blatów. Są, kurde, same grube. I teraz pewnie będziemy musieli pójść w rozmiar troszeczkę grubszy, bo jak masz cal i kłoder, to choćbyś chciał, to nie zrobisz z tego cal i kłoder, nie da się zrobić, kurde, dwucalowego blatu. Nawet po laminacji. Więc co za tym idzie, to idzie to, że będziemy musieli zmienić teraz grubość na 2,5 cala, co też nie jest złą rzeczą, ale automatycznie cena będzie większa, prawda, wykonania tego, bo jest ten kamień dużo cięższy. No i jak tam widzieliście, Ania tam wam pokazywała, to wybraliśmy kamień nieświecący. Chociaż na przebitkach na początku widzieliście taki świecący. Taki świecący, tak, ale on nie będzie świecący. To będzie kamień, który będzie miał wykończenie. Które ma wykończenie, prawda, tego blatu się nazywa skórzane wykończenie, że on wygląda tak jak skóra, taki, że jest taki właśnie nierówny. Jest, kurde, super ten... ten właśnie blat. No coś innego. Coś, tak? Bardzo coś innego, tak. I ja na początku, słuchajcie, bardzo się przestraszyłam tego. Mówię, nie, bo jak damy to i na blaty, i później na Black Splash, to będzie przecież za ciemno. A Marek mówi, ale poczekaj, rozumiem. Zobacz sobie, że tak naprawdę my resztę tych blatów i tego Black Splashu wcale tak dużo nie mamy w tej kuchni. I rzeczywiście, ja później jak pojadę na budowę, to wam pokażę, gdzie my tak naprawdę tylko będziemy mieć backsplash. Całe, małe, nic. No, dokładnie. A wszystko będzie w jaśniutkich kolorach. A no wiecie, no, chcieliśmy coś innego, to nie, Marku? Tak. I ja ci powiem, ja uważam, mi się zawsze podobał ten, kurde. Pamiętasz kiedyś, jak robiliśmy w North Carolinie dom, budowaliśmy? Taki ciemny, tak? To tam był taki właśnie ten skórzany taki. A, z tym wykończeniem skórzanym. No. I był też taki, kurde, ja mówię, jaki on, kurde, super, jaki to, jakie tamto, nie? No i chyba właśnie... A mi się zawsze ciemne podobało. Zresztą teraz też mamy czarny. Tak. I mi się cały czas to podoba, nie? Jest to, nie, no jest to fajne, no jest to ładnie wyglądające, bo... A znowu, o, jeszcze jest taka rzecz, że my nie chcemy kwarcu, dlatego, że kwarc, jeżeli się coś zarysuje, albo obtłucze, albo coś, jest nie do naprawienia. Zawsze będzie widać, prawda, tą naprawkę. A ten właśnie quartzite, to jest albo quartzite, albo... Czekaj, kwarcyt.
kwarcet. Ludzi w Polsce, nie? Kwarcet albo... Co? Nie wiem nawet. Tak, tak, tak. Kwarcyt albo... No co to jest to drugie? Nie marmur, tylko granit. Granit. To oni mogą to tak naprawić, że nie będzie tego w ogóle widać, nie? Mhm. To właśnie o to, kurczę, chodzi. A zwłaszcza, że jeżeli w wyspie macie, no nie wiem, kuchenkę czy zlew, to bardzo często nam to właśnie tłumaczyli teraz... ekipa, która będzie nam to robić, że właśnie tam najczęściej te uszczerbki się pojawiają. Uszczerbki na zdrowiu. Które oni oczywiście mogą łatwo... Oni są to w stanie naprawić właśnie, poprawić, jak jest ten kwarcyt albo to drugie. A ten nie granit, tylko właśnie granit. A mówi, a jak jest kwarc, on jest, to jest, mówi, bardzo twardy materiał, ale łatwo się rysuje. A mówi, jak się zarysuje, no to już tego nie poprawisz, nie? Tak. No dobra, nowiutkie oponki. Zrobione, słuchajcie. Bo już mówię, już tamte, to szkoda, że wam nie nagrałam tamtych, bo już nie było w jednym miejscu, to już tych bieżników widać. Hejo, hejo. Mama, jaką ma czuprynę, co na głowie już? Kochani, kolejny dzień, a my dzisiaj z Wikusią idziemy sobie najpierw na zakupy, zobaczyć do jakiego fajnego sklepu, gdzie są mega fajne buty, do Nordstrom. I później co? Idziemy do fryzjera. I dzisiaj i Wiki obcina włosy, a mama zapuszcza, więc mama tylko grzywę obetnie, no i zrobi sobie świeży kolor. Ale Wika dość ostre będzie miała cięcie. No dobra, to najpierw idziemy na sklepy. Słuchajcie, w ogóle to poszukuję też torebki, bo co? Bo się wybieramy na weselicho już niedługo, jakiejś takiej małej błyszczącej, najchętniej coś bym chciała błyszczącego, i tu są fajne bardzo, są bardzo ładne, takie zwykłe, nie, Wikuś? Tylko teraz właśnie jaki kolor? Ja będę miała błyszczące buty, ta też jest bardzo ładna, mi się ta też bardzo podoba. By się zmieścił telefon akurat idealnie. Ta jest bardzo ładna. Co? Która ci się najbardziej podoba? Ta. Taka czy taka na przykład bardziej? Taka. Taka bardziej? No. No ładniejsza jest. Cena też jest spoko. Patrz na ten. No to ładniejsze też, no. No. Shows the constellations on there. Taka dla ciebie ta torebka. Dowiedz się. Co my tu jeszcze mamy? Albo takie śmiechoty. Zobaczcie, jaki piękny Wikusia znalazła buty. Włosy. To piórka są. Ale jakie ładne. Bierzemy? Bierzemy. I to jest mój rozmiar. What? Crazy! Fajne, co? Czady! Zobaczcie spodnie. Mają super muszelki. Guziki. Są lniane. Pokaż muszelki. Ładne mają te muszelki, nie? Fajne, takie wakacyjne. Lniane spodnie z kieszeniami. Tylko, że kurczę, to jest M-ka, ale to jest taka jakaś wielka M-ka. Zobaczcie, no tutaj odstaje. Był mniejszy rozmiar, mogłam sobie wziąć, ale nie wiem, czy jestem jeszcze fanką takich bardzo, bardzo szerokich spodni. Bardzo duże, patrz. No duże są strasznie. No czekaj, czekaj. No takie duże. No, duże i szerokie, nie? No nic, bierzemy co innego. Dobra. Piękny jest! Jest to bardzo ładne, bo to jest, zobaczcie, to jest takie wyszywane z takich koralików. Wow! Przepiękne to jest. Też taki fajny wakacyjny zestaw w takim wieczorowym wydaniu. Tego mamy top, spódnicę, ale nie wiem, czy ja w tym się tak dobrze do końca czuję, jeżeli chodzi, wiesz, o sylwetkę, czy mi tutaj sylwetki jakoś tak nie zaburzą. Czy nie? Podoba mi się to wykonanie w ogóle, to jest bardzo ładnie zrobione, uszyte, ale nie wiem, czy będę w tym chodzić. Hmm. Nie, chyba sobie to odpuścimy. Oje. Oh, yeah. Fajne, co? No to jest fajne, bo to jest z fajnego materiału. Dzisiaj mam zły stanik w ogóle do tego, no ale...
Więc to jest na pewno na takie upały. Ja uwielbiam kombinezony. Jak się to przedstawia? No nie wiem właśnie, czy brać to, czy nie. Jak myślisz? No brać. Zobaczymy, jak będzie kolejka. Jak będzie duża kolejka, to zostawimy, a jak nie, no to weźmiemy. Dobra, to lecimy już do Moni. Takie długie włosy ścinamy. O, dziadkowi zawiedziesz. Czadek chciał kitkę, żebyś mu zabrała. Akurat dla dziadka. Też ile wiki ma włosów. Niesamowicie dużo. No dla dziadka. Kurczę, no ale jak ona ma grube, zaraz sama ta kita jaka jest gruba. Okej. Słuchajcie, już widzicie kolor. Mam nałożony. A tutaj włosy wiki. Śmiejemy, że mój tata chciał włosy na łysinkę. No i jak, kochani? Wyglądam jak Meg Ryan? Chociaż troszkę. Taką właśnie fryzurę chciałam jak Meg Ryan, która wam się tutaj wyświetla. Troszkę mam inny kolorek, bo ona ma dużo, dużo jaśniejszy blond, ale ja właśnie taki chciałam, bo teraz wiecie, zaraz jadę w góry. Grzywka jest obcięta na prosto, trochę mam dzisiaj je poskręcane, ale też myślę, że na prosto też będą fajnie wyglądać. No są lekko pofalowane, fajnie. No wiecie, ja jak chcę zapuścić włosy, no to musimy przeżyć te tutaj nausznice, ja to się śmieję, ale mówię, w tych okularach chyba jest bardzo zbliżone jak u Meg Ryan. Dajcie znać, jak wam się podoba, a ja wam zaraz pokażę wikule. Ta-da! A to my dwie, ale pokaż się. Czekaj, mogę tak? No. Nie wiem czemu, ale Wikusia mi teraz tak przypomina taką paryżankę. Paris. Czy nie? Nie? Ale ślicznie wyglądasz, podać się? No. Najważniejsze, że Wiki jest zadowolona, tak? A mama jak ci się podoba w tej fryzurze? Fajnie. Czy nie? Ale. Ja, słuchajcie, z Wiką ogarnęłyśmy jeszcze obiad. Wszyscy już zjedli, łącznie ze mną i ja, jak widzicie, znowu samochód i jeszcze parę spraw załatwiać. Teraz w ogóle tych spraw dużo załatwiamy przed naszym wyjazdem na wakacje. W sumie to moim dzieciaków, ale jeszcze zanim to jeszcze będą goście z Polski. Jeszcze Marek też z nami pojedzie, no ale muszę dużo rzeczy pozałatwiać. No i teraz właśnie podjechałam do swojego banku, bo potrzebuję gotówkę. Muszę sobie wypłacić. Niby w sklepie też mogę wypłacić pieniądze. Taka ciekawostka. Dajcie znać, czy w Polsce można wypłacić gotówkę w sklepie. Tak przy kasie, wiecie, jak się płaci. Tutaj jest taka opcja. Ja tej opcji po prostu z Polski nie pamiętam i nawet jak byłam teraz, no nie wiem, w zeszłym roku, to też, nie wiem, jakoś nie korzystałam z tego, nie prosiłam, więc nie wiem, ale dajcie znać, bo mi się to bardzo na ten rok przyda. I jestem w ogóle też taka kolejna ciekawostka, jestem pod Citibankiem, to jest jedyny bank, który jest też w Polsce. I to jest właśnie zabawne, że tylko właśnie mamy jeden, ten sam bank, ale fajnie, że w ogóle jakiś jest. No i ja akurat tutaj swoje konto mam. Mam nadzieję, że będę umiała te drzwi odpalić, bo bank generalnie już jest zamknięty, ale jak się ma kartę do banku, to tutaj się ją przekłada, drzwi się powinny otworzyć i tam w środku jest bankomat, więc dobra. Idę, bo jeszcze oprócz banku muszę załatwić jeszcze dwie rzeczy. Kochani, jest taka akcja, miałam już nic dla was nie nagrywać i nagrywam teraz właśnie telefonem i mówię, no nie wytrzymam. W Stanach jest tak, że rzeczy Zary możecie bardzo często kupić właśnie na przykład w Marshallu, w TJ-u po bardzo fajnych cenach, bo Zara w Stanach się bardzo ceni i naprawdę jest bardzo droga.
co innego na wyprzedażach, ale porównując ceny w Polsce, a tu, słuchajcie, totalnie inna, nie wiem, jak oni to przeliczają, nie? No i teraz zobaczcie, ile ja mam rzeczy fajnych z Zary. Będę mierzyć, będę Wam dawać od razu cenę i zobaczymy, może coś mi się uda fajnego znaleźć. Jakby nie było, ja jeszcze parę rzeczy muszę znaleźć sobie na wesele i na wyjazd, więc może znajdę je tutaj. Kochani, pierwsza kiecka. Zobaczcie, jaka fajna, bez ramionczek, w moim ulubionym kolorze, co widać po moich okularach. Kobaltowa, bardzo fajna, do odkrytych ramion. Bardzo ładnie podkreśla sylwetkę, mega wygodna. Chyba pojedzie ze mną do domu. Cena też jest fajna, 14 dolarów, więc no mega. Kolejna sukienka. Tu mi się nie podoba, co się w tym obszarze dzieje. Mam źle teraz dobraną bieliznę do tego, bo mi strasznie tutaj, widzicie, podcina. I nie wiem, czy ją brać, mimo tego, że jest mega wygodna. Może jakby była inna bielizna. Muszę się nad nią zastanowić. Może przymierzę ją w domu, bo cena też jest fajna, 14 dolarów. I ona ma jeszcze z tyłu takie piękne plecy, zobaczcie. Bardzo ładne. No fajna taka. Nadawałaby się tutaj. Tym razem coś krótkiego, bardzo fajna, taka klasyczna sukienka, ale zobaczcie, tutaj bałabym się, że to mi będzie spadać, bo to bardzo, bardzo tak spada. Chyba, żebym sobie doszyła jakieś tutaj ramionczko. Ta kosztuje akurat 16 dolarów, ale mówię, bałabym się, że jak podniosę wyżej jeszcze rękę, to wszystko mi tu wypadnie, więc chyba tą sobie daruję. Ale ładna jest tak to ogólnie. Tutaj propozycja na wesele za 16 dolarów, fajna. Ja, słuchajcie, na wesele zawsze wybieram sukienki, które są wygodne do tańca, bo to jest najważniejsze w moim zdaniem na weselu, nie? Żeby się dobrze bawić, tańczyć, pokazywać parze młodej, jak się dobrze bawi na ich weselu. I ta by była fajna później na przebranie. Fajna jest ta sukienka. Zastanawiam się, czy sobie jej nie wziąć do jakichś szpilek fajnych. Nóżki na wierzchu, przewiewna, fajna. Tu mam coś ciekawego, zobaczcie, taka czerwień, tylko mam problem z zapięciem, bo tam z tyłu jest taki suwak i jego o tak by trzeba było zapiąć. Ale tak to jest mega fajne, jak to robi figurę, zobaczcie, szpilę do tego, mega fajne. Też fajna zielona propozycja, inna bielizna, bardzo fajna. Tutaj mamy do zastanowienia rzecz. Supermarket Kredka się Wam kłania, warzywniak. Ale fajna jest ta sukienka. Tu na Florydę pasuje idealnie. Weźcie mi wytłumaczcie, czemu mi się ta sukienka podoba, nie? Taki trochę piżamowy styl. Tutaj musiałaby być bielizna, której nie mam teraz. Tu nawet by mógł być pasek, bo ona z tyłu jest bardzo ładnie, zobaczcie, skrojona. Fajnie wygląda. Wygodna. Niedroga. Pewnie mnie skrytykujecie za tą kieckę, ale mnie się podoba ona. Ma coś w sobie. Tutaj jest sukienka, w której się nie dopinam. Jest piękna. Muszę się cofnąć, zobaczyć, czy nie ma większego rozmiaru. Ma też kieszenie. Mega ładna, mega kolor. 16 dolarów. Na jakieś espadrilli na przykład. Fajnie by wyglądała. Zobaczcie, tu mam przepiękną sukienkę. Też za 16 dolarów. Przepiękne ma te kolory, w ogóle tak mi się podoba, ale nie wiem, jak się ją zakłada, bo tutaj coś się dzieje złego. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, jak ją założyć, można jest jakoś na jedno ramię. Będę kombinować w domu, bo teraz już nie mam czasu na to, ale podoba mi się bardzo. Słuchajcie, mam swojego faworyta, nie? Jest przepiękna ta sukienka, jedzie ze mną do domu, to na pewno za 16 dolarów. No prześliczna i zobaczcie, jakie ma plecy. Sztos. Czy do klapek, czy do wyższych, no piękna jest, naprawdę. Ja już myślałam, że znalazłam swoją idealną białą sukienkę na tegoroczne lato, ale niestety jest na mnie za mała. Eska, esce nierówna. To jest eska, to jest eska, jak widzicie, w tej super, w tej nie. No ale nic, ale chyba też już wyrosłam z takich sukienek. Dajcie znać. To była już ostatnia propozycja. Fajne, nie? Kochani, może nie znalazłam swojej idealnej białej sukienki, ale za to znalazłam idealną czarną. Zobaczcie, jaki krój piękny. Można tu pasek, a też bez paska. Jest fajna, wygodna, ma kieszenie.
tu tak ładnie na biłyście leży. Fajną ma długość. Nawet mi nie przeszkadza, że nie jest do ziemi. Jest fajnie rozkroszowana. No teraz taka idealna. Z tyłu też pięknie wygląda. Jak się cieszę. To nie jest Zara, ale inna firma. Też bardzo fajna i też chyba kosztuje tylko $16. No przepiękna ta sukienka jest.